Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie Biblioteczki Małej Wsi, czyli serii, w której przybliżam posiadane przeze mnie RPG-owe produkty. Dzisiaj chcę omówić jeden z dodatków do Shadow of the Demon Lord. Gry, która za pośrednictwem wydawnictwa Alice Games ukaże się w języku polskim jako cień władcy demonów. Gdy niedawno na swoim fanpage'u spytałem, który jeszcze z tych nieomawianych na kanale Demon Lordowych podręczników chcielibyście zobaczyć, ten zyskał najwięcej głosów. No to standardowo zacznijmy od wykonania i podstawowych informacji. The Hunger in the Void to suplement do gry Shadow of the Demon Lord, który ukazał się w październiku 2016 roku. Autorem jest Robert J. Schwalb. Za layout i edycję tekstu odpowiadają kolejno Kara Hamilton oraz Kim Mohan. Ilustracje na okładkę wykonał Milko Paganesi, którego rysunki znajdziemy również wewnątrz. Poza nim możemy podziwiać ilustracje Kevina Atkinsa, Jacka Kaisera, Patalo Bojko, Brit Martin i Swiatosława Petrowa. Podręcznik jest wydany w miękkiej oprawie w formacie A4 i zamyka się w 80 stronach. Mój egzemplarz to druk na życzenie z Drive to RPG, zakupiony zaraz po premierze w 2016 roku. Zauważyłem, że obecnie w PDF-ie jest co najmniej jedna ilustracja więcej niż w moim premierowym egzemplarzu, więc nie zdziwcie się, jeśli prezentowana teraz książka może wyglądać troszkę inaczej niż kogoś, kto posiada nowszą wersję. W kwestii jakości wykonania, no cóż, ja jestem jak zawsze w przypadku podów od Szwolba bardzo zadowolony. Mimo pięciu lat na karku i całkiem solidnego użytkowania, przewożenia w plecaku i tym podobnych, mój podręcznik trzyma się świetnie. Jego wnętrze jest w pełni kolorowe, a fantastyczne tło karty sprawia, że książka po prostu wygląda ładniej. Do tego należy dodać, że tekst jest w pełni czytelny i bardzo dobrze odbija od karty. Mówiłem to już wiele razy, ale powiem raz jeszcze. Demon Lord wyciąga maksa możliwości z druku na życzenie na drive -thru. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to fakt, że podczas porównania druku i PDF-a fizyczna kopia wydaje się być nieco wyblakła. Kolory są zdecydowanie mniej intensywne, a to niestety nieco psuje efekt ilustracji. No właśnie, jeszcze chwilę o ilustracjach. Pamiętam, że gdy czekałem na premierę tego podręcznika, Robert Schwalb opublikował ilustrację okładki, w której się po prostu zakochałem. Uwielbiam ją i znakomicie oddaje to, co czeka nas w środku. To dodatek opisujący siły zła i zniszczenia. Znajdziecie tu pełno brutalnych, okultystycznych i niesamowicie agresywnych rysunków, przedstawiających niepokojące, obrzydliwe i straszne sceny. Ten podręcznik jest wypełniony złem po brzegi i tego się po nim spodziewajcie. No, no to skoro mamy taki pozytywny akcent już za sobą, przejdźmy do omówienia tego, co znajdziemy w środku The Hunger in the Void. Przede wszystkim już sam tytuł podręcznika mówi wiele, ponieważ głód w pustce to jeden z przydomków władcy demonów. Ten dodatek ma na celu przybliżenie i poszerzenie wiedzy na temat sił zła i temu, co ostatecznie zagraża planecie Urd, czyli domyślnemu światu Shadow of the Demon Lord. Podręcznik otwiera rozdział opisujący pokrótce, czym jest pustka i w jaki sposób jej cień przedziera się do naszego świata. W takim wielkim skrócie, nasz świat chroni pewna powłoka, która z biegiem czasu wytraciła część swej mocy. To sprawiło, że stała się podatna na wyrwy, przecięcia, prześwity, wyłomy i inne tego typu rzeczy, które pozwalają istotom z pustki przedrzeć się do naszej rzeczywistości. Dowiemy się, że na przykład korzystanie z zakazanych tradycji magii czy szerzenie aktów okrucieństwa powoduje zaburzenie struktur naszego świata. W obecnej sytuacji geopolitycznej settingu Demon Lorda, jak choćby przy krwawym powstaniu prowadzonym przez rządnych krwi orków, rany na powłoce chroniącej nasz świat pojawiają się dość często, a tym samym napływa przez nie coraz więcej istot będących ucieleśnieniem wszystkiego, co złe i okrutne. W dalszej części tego rozdziału mamy coś na wzór rozbudowanej sekcji motywów cienia demonicznego władcy. To takie tła dla waszej kampanii, które były już przedstawione w podręczniku głównym, jednak tutaj podane są pomysły, w jaki sposób można je zinterpretować. To takie dość krótkie, tematyczne pomysły na kampanię, przechodzące przez całe spektrum poziomów. Weźmy za przykład motyw rozkwitu. Na startowych poziomach, w naszej rozgrywce, będzie mieć miejsce nagłe obrodzenie we wszelkiego rodzaju plony. Ceny żywności spadną, a farmerzy nie posiadają się ze szczęścia. Na poziomach nowicjuszy ten niecodzienny rozrost roślinności przenosi się do dziczy, lasów i innych zalesionych terenów. Zwierzęta stają się silniejsze, magia natury również. Na poziomach eksperckich świat zaczyna przykrywać zieleń. Miasta poniżej tysiąca mieszkańców zaczynają być pochłaniane przez roślinność, a drogi są niewidoczne. Na ścieżkach mistrzowskich cywilizacja jest na skraju śmierci. Znikają pustynie, a roślinność powoli zaczyna przykrywać również zbiorniki wodne, tępiąc tamtejsze życie. Dzicz wyrzuca z siebie przerażające potwory i ludzkość staje na skraju wyginięcia. Takich motywów jest tu jeszcze kilka, jak choćby czarne słońce, dziwna magia czy zbliżająca się gwiazda. I teraz powiem wam, że ten rozdział nie jest najlepszy. To są niby fajne rzeczy, ale te kampanijne motywy są moim zdaniem wręcz niepotrzebne, a już na pewno nie są materiałem na 13 stron podręcznika, które zajmują. Ta część bardzo mocno kłóci mi się z motywem przewodnim The Hunger in the Void. No, ale na szczęście rozdział drugi nie zawodzi. Cała ta sekcja przedstawia nam przykładowe kulty, które niczym zaraza rozprzestrzeniają się w imperium i swoimi czynami rozrywają ochronną warstwę świata. Każdy z tych kultów, Poświęcony jest jakiejś istocie, zjawisku czy rzeczy, i każdy z nich, nieświadomie, w rzeczywistości służy władcy demonów. Kulty są rozpisane według pewnego schematu. Otrzymujemy opis organizacji oraz jej struktury, i dowiadujemy się na temat tego, jak wygląda rekrutacja i inicjacja. Na przykład, kult niebieskiej dłoni jest jednym z najbardziej selektywnych stowarzyszeń i przyjmuje tylko młode, piękne i inteligentne kobiety, zabraniając członkostwa mężczyznom. Z drugiej strony mamy też bractwo cienia, które będzie szukać nowych członków wśród szlachty i zamożnych, natomiast ich rytuał inicjacji polega na defekacji na symbol Nowego Boga, uduszeniu niemowlaka i pocałowaniu odbytu przywódcy kultu. Tak jak mówiłem, ten podręcznik nie bierze zakładników. Ale okej, okay, łącznie znajdziemy tu opis ośmiu kultów o naprawdę różnych profilach, jak choćby rycerzy Jedynego Boga, którzy na pierwszy rzut oka wcale nie są złą organizacją. Cały rozdział wieńczy sekcja z opcjami dla graczy. Po pierwsze, mamy klasę na pierwszy poziom o nazwie Kapłan Władcy Demonów, czyli taką wariację kapłana, ale w tę drugą, niedobrą stronę. Mamy też sporo demonicznych, alternatywnych zaklęć z kilku tradycji, znanych choćby z podręcznika głównego. Łącznie znajdziemy tutaj 25 nowych czarów, które idealnie będą nadawać się dla złych przeciwników, bohaterów graczy. Lub na zawartość zakazanych grymuarów. Rozdział trzeci jest w całości poświęcony bestioludziom lub zwierzoludziom, w zależności od tego, jak to sobie przetłumaczymy. Dowiemy się więcej na temat ich pochodzenia, zwyczajów, hierarchii i powiązania z mrocznymi siłami. Przede wszystkim dostaniemy naprawdę bardzo fajny bestiariusz z rozpisanymi przeciwnikami z kategorii bestioludzi. I chciałbym tę sekcję naprawdę podkreślić, ponieważ to świetni przeciwnicy. Zarówno z perspektywy fabularnej, jak i mechanicznej. Zawsze powtarzam wam, że potwory z Demon Lorda są świetnie przemyślane i tutaj nie jest inaczej. Gwarantuję, że The Hunger in the Void daje naprawdę śmiertelny, ale i ciekawy arsenał antagonistów. Żeby jednak nie było zbyt kolorowo, to muszę powiedzieć, że kompletnie nie rozumiem rozpisania poszczególnych ludzi jako raz krywalnych. Jest to dla mnie o tyle głupie, że nie widzę później nawet logiki w rozwoju takiej postaci. Bo czy mój wark będzie mógł później zostać paladynem? To dla mnie bardzo dziwna propozycja ze strony tego podręcznika. Gdy pierwszy raz ją zobaczyłem, to wzruszyłem ramionami, ale im dłużej o niej myślałem, tym bardziej byłem przekonany, że to po prostu nie ma sensu. Idziemy dalej i rozdział czwarty to wreszcie demony. Dowiemy się nieco o tym, jak te stworzenia przybierają fizyczną formę, gdy przenikają do naszego świata i o kilku innych aspektach związanych z ich naturą. Otrzymujemy również zasady demonicznego opętania czy przyzwania demona, a nawet zaklęcia go w jakimś przedmiocie. Mamy też tutaj coś, czego bardzo mocno brakowało mi w podstawce, czyli rozbudowany generator demonów. To jest fantastyczny kawałek kontentu, który pozwoli nam zbudować różnorodne i pokręcone stwory o niesamowitym wyglądzie i zdolnościach. Ten generator nie służy jedynie do określenia formy potwora, ale również do nadania mu bojowych zdolności i bardzo szczególnych cech. Kurde, powiem Wam, że nawet możemy tutaj wylosować zawartość tego, co płynie w żyłach potwora. Może to być krew, ale nie musi. W losowej tabeli mamy pozycje takie jak mocz, piasek, mleko, larwy, smoła i naprawdę wiele innych. To jest 10 stron, które wypełnione jest po brzegi tabelami i narzędziami, dzięki którym będziemy mogli stworzyć Wiele oryginalnych i niepowtarzalnych demonów. Kolejne dwie strony to schemat do tworzenia książąt demonów. To istoty o sile bogów, które ustępują potęgą jedynie władcy demonów. Są zwiastunami ostateczności i mechanicznie są absurdalnie potężni. Samo przybycie takiej istoty do naszego świata sprawi, że w odległości 3K6 mil od miejsca przyzwania, każda żywa istota otrzymuje 3K6 plus 10 obrażeń. Każdy z was, kto wie, Ile punktów życia mają zerowe czy nawet pierwszopoziomowe postaci, doskonale zdaje sobie sprawę, że niewiele osób ma szansę przeżyć tę sytuację, a już na pewno żaden cywil. Następnie w kilku zdaniach mamy opisanych przykładowych reprezentantów tej grupy, ale powiem wam, że dla mnie to jest za mało. To trochę przegapiony potencjał na znakomite zbudowanie demonicznych osobistości i ledwie dwie strony poświęcone książętom to zdecydowanie niewystarczająco. No i ostatni, piąty rozdział ma nam przedstawić pustkę, czyli przestrzeń będącą demoniczną domeną. Dowiemy się tutaj nieco o tym, jak ifryty stworzyły świat i barierę chroniącą go przed demonami, oraz jak wyglądały początki nowo uształtowanego świata. Następnie dowiemy się, jak przedostać się do pustki i co możemy tam znaleźć. Lokacje, które są tu przedstawione, są opisane w pięciu sześciu zdaniach i ja tego nie kupuję. To jest zbyt mało. Fajną opcją przedstawioną tutaj jest coś na wzór rasy dla graczy. Inkarnacje, bo tak nazywa się ta pseudorasa, to wyodrębniona część świadomości bariery chroniącej nasz świat, która, by ratować planetę, opętała jakiegoś śmiertelnika i udała się na misję niszczenia demonów. To bardzo fajna koncepcja, zarówno fabularna, jak i mechaniczna, ponieważ inkarnacje są tworzone dość specyficznie pod kątem statystyk. No dobra. To zamykamy teraz książkę i standardowo kilka słów ode mnie. Będę z wami szczery. Mam bardzo mieszane uczucia w kwestii The Hunger in the Void. Uważam, że ten podręcznik jest naprawdę dobry, ale oczekiwałem, że będzie lepszy. Jego największym grzechem jest to, że wydaje się być bardzo niespójny i nierówny. Ma jeden świetny rozdział poświęcony demonom i jeden świetny poświęcony kultom. Do tego dochodzi bardzo dobry rozdział o bestioludziach, ludziach, który moim zdaniem po prostu nie powinien znaleźć się w tym podręczniku. Rozdziały pierwszy i piąty są dla mnie trochę laniem wody. Brakuje mi w tej książce jakichś demonicznych osobistości, opisania z imienia kilku czy kilkunastu przykładów jednostkowych demonów na różne poziomy rozgrywki, ich agendy, sposobu i obszaru działania. Brakuje też demonicznych relikwii, ale z drugiej strony, opisy kultów są świetne i znakomicie obrazują okrucieństwo i zło przebierające wiele twarzy i masek. To zdecydowanie coś, co przyda się w naszej grze i zainspiruje niejedną przygodę. Alternatywne zaklęcia również są bardzo fajną rzeczą. Rozdział o bestii o ludziach też jest znakomity, chociaż całkowicie nie pasuje mi do tego dodatku. Ale skoro już jest, to naprawdę warto czerpać z niego garściami, bo daje nam świetny arsenał ciekawych przeciwników, przedstawiając ich zarówno ze strony fabularnej, oraz mechanicznej. No i rozdział o demonach to coś, co naprawdę należy pochwalić. Generator demonicznych istot to absolutne cudo i nie jeden raz miałem frajdę tworząc za jego pomocą różnorakie obrzydlistwa, które później napotykali moi gracze. Ale myślę, że warto podkreślić jeszcze jedną rzecz: The Hunger in the Void to brutalny podręcznik bez zahamowań. Widać to po ilustracjach i po poruszanych tematach. Shadow of the Demon Lord jasno przedstawia sprawę, że siły zła są złe. Robią straszne i przerażające rzeczy i są skłonne do wielkiego okrucieństwa. No, ale powoli kończąc już mój wywód, muszę wam powiedzieć, że mam osobisty żal do tego podręcznika za zmarnowany potencjał, ale to już moja bardzo subiektywna opinia. Pewnie teraz zapytalibyście, czy chciałbym, żeby ta pozycja ukazała się w języku polskim? Oczywiście, bez dwóch zdań. Uważam jednak, że kilka innych podręczników powinno mieć przed nią pierwszeństwo. Ponieważ wnoszą dużo więcej, zarówno do rozgrywki, jak i wiedzy o świecie Shadow of the Demon Lord. Ale dobra. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego podręcznika, to w wersji PDF na Drive to RPG na dzień dzisiejszy, czyli sierpień 2021, możecie go dostać za 10 dolarów. Gdybyście chcieli kupić fizyczną kopię, to sklep RPGowe Piekiełko sprowadza ten podręcznik na zamówienie za kwotę 95 zł. Link do sklepu zostawię w opisie wideo. No dobra. To by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo i jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie również na Facebooku i Instagramie. Linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.